Cześć moi drodzy, stresowałam się za wami bardzo, bardzo długo nie nagrywałam, więc wybaczcie za to. Nie będę już bez żadnych wstępów, po prostu przejdę do rzeczy. Dzisiaj nagram taga, moje ulubione rzeczy w ciągu tego lata. I ten tag jest teraz na angielskim, i amerykańskim, i polskim YouTube, więc stwierdziłam, że nagram go, ponieważ to jest taki świetny skrót wszystkich rzeczy, które robiłam w to lato. Więc tak, pierwsze pytanie to jest najczęściej używany lakier do paznokci. Więc używam mnóstwo różnych, ale te takie, które używam najczęściej, to były takie bardzo delikatne. Essie Mademoiselle, bardzo taki typowy lakier, bardzo przejrzysty, naturalny. I także Essie Mucci Mucci. I to jest taki bardzo fajny, różowy lakier, który zaskoczył mnie, nie był aż taki zły w nakładaniu, jak przeczytałam w recenzjach. Taki bardzo delikatny, naturalny, bardzo podobny do tego, który mam na sobie tak naprawdę. Ten, który mam, to jest Model's Own Buff Pink. Jest on dosyć podobny, ten jest troszkę bardziej kryjący. Więc te dwa lakiery chyba najczęściej używałam. Oprócz tego używam różne kolorowe, ale te to możecie zobaczyć u mnie na kanale na Instagramie, bo zwykle pokazywałam wam właśnie zdjęcie, jeśli miałam jakiś inny kolor. Najczęściej używany produkt do włosów. To będzie Batiste, po prostu suchy szampon Batiste. Teraz tutaj mam tropical, taki kokosowy, ananasowy, ale tak, to powinny częściej. Jako ja nigdy nie używam zbytnio dużo produktów, więc ten był, jest od lat moim ulubionym. Najczęściej używana torebka, ok, więc pewnie widziałyście tak, które zrobiłam z Kasią, co jest w mojej torebce, więc najczęściej używam czy torebkę Zary, po prostu ona jest bardzo uniwersalna i ponieważ przez ten kolor jest dobra i na takie porę jesienną i na właśnie na lato. Zresztą lato tutaj w Anglii, gdzie ja mieszkam, nie było zbytnio, więc ona się świetnie spisywała. Jest dosyć ciężka, niestety, ale mnóstwo rzeczy mieści, więc to jest ten plus. A jeśli miałam jakąś mniejszą torebkę albo miałam coś takiego bardziej letniego, to najczęściej używam tą torebkę taką prostą z Primarka. Kupiłam ją w tamtym roku. Taka prosta właśnie. Kolejna rzecz używane, najczęściej noszone buty, to muszą być te balerynki z Oasis, które pokazywałam wam w filmiku moim z zakupami. Bardzo mi się podoba ten kolor i te wstążeczki i pasowały mi najczęściej właśnie do takich ubrań, które nosiłam. Więc to. Możecie mi doradzić, ponieważ ubrudziły mi się tutaj takie czarne kreski. Nie wiem, próbowałam to zmyć czymś, nie mam pojęcia czym to zmyć. Ktoś mi mówił, że gumką, taką do ścierania zwykłą, ale nie wiem, nie zadziałało. Więc jeśli macie pomysły, to proszę bardzo. Najczęściej noszone akcesoria. Więc przygotowałam kilka rzeczy. Najczęściej nosiłam ten zegarek z Michaela Korsa. On jest taki najbardziej letni moim zdaniem. To jest ten 50-55 model, złoty, ze złotą taczą. To był mój ulubiony na pewno. I do tego mnóstwo bransoletek. Też, które pokazywałam wam i w filmikach, i na Instagramie. Mnóstwo takich różnych. Moją ulubioną była chyba ta z różową wstążeczką taką i takim bardziej ciepłym, złotym łańcuchem. I ta, uwielbiam to, one mają, obie są takie porowate jakby, bardzo to lubię. I jeszcze kilka jest handemu, to jest chyba Dorothy Perkins, to zrobiła moja koleżanka. I to także zrobiła moja koleżanka. I to uwielbiam, to biało, jest bardzo fajne, ma takie jety tutaj. Ok, więc to jeszcze takie kilka większych, tak, wszystkie razem. Najczęściej noszone ubranie. Ja czuję, jakbym całe dwa miesiące była w pracy tak naprawdę, więc najczęściej nosiłam po prostu czarne rzeczy, które muszę nosić w pracy, ale poza tym tak, jeśli miałam jakiś dzień wolnego i nie był, i wychodziłam gdzieś, to się też rzadko zdarzało, to najczęściej nosiłam tą spódniczkę z Zary. Taka mini wazale, uwielbiam ją właśnie za kolor, taka a la Chanel, taka lekko jakby, nie wiem, taka tweedowa jakby, bardzo ładna. Ta bluzeczka, koronkowa bluzka z Warehouse,
bardzo jej lubię. Ona jest cała koronkowa, z tyłu ma takie ma guziczki, ona się otwiera? Tak, ona się tak otwiera. Guziczki i ma takie delikatne koronkę, ma taką srebrną też w niektórych miejscach, tak się delikatnie błyszczy. Nie wiem, czy to będzie widać. To i do tego jeszcze ten żakiet z Zary, którego często narzucałam. I ponieważ on jest taki prosty, bardzo pasował do wielu dużych rzeczy. I do tego bardzo często też nosiłam, bo ponieważ lata nie było, nosiłam moje rurki. To są Lee Stop Shopu. One są bardzo elastyczne, bardzo je polecam, są bardzo miękkie, elastyczne. Mam już je wynoszone, więc już są szare lekko znoszone. Ale właśnie. Te spodnie bardzo lubię. Okej, teraz najczęściej używany podkład, więc podkładu używam masę najróżniejszych. Do pracy muszę się mocniej malować, więc wtedy najczęściej używam takich bardziej kryjących podkładów. Laura Mercier Silk Cream, ten podkład bardzo lubię. Do tego mam jeszcze All Free, Laura Mercier, ten beztłuszczowy All Free, ale jest bardziej matowy, więc wtedy, gdy się bardzo przetłuszczałam, używałam go. Wczoraj kupiłam też podkład z Ilamanski Skin Base. Mam go w kolorze 10,5, to jest dosyć taki opalony kolor, właśnie jak używałam jakichś preparatów do opalania. I podkład z Laura Mercier Mineral Powder SPF 15 Real Sand, w odcieniu Real Sand, jeśli byłam jaśniejsza. On jest taki bardziej naturalny, jego używałam, gdy na przykład wychodziłam gdzieś sama, właśnie nie musiałam nakładać dużo podkładu. Najczęściej używany róż i bronzer, chyba o obu wspominałam już. Pierwszy to jest Laura Mercier, znowu Warm Bronze. On wygląda bardzo ciemny w opakowaniu, a naprawdę nadaje na taką bardzo naturalną opaleniznę, takiej smagłej skóry, bardzo zdrowej. Ma delikatny połysk, ale ten właśnie połysk nie błyszczy się. Ja mam tłustą skórę dosyć z porami i on nie podkreśla mi porów. Uwielbiam go absolutnie, bo uwielbiam jeszcze sporo, ale jest bardzo, bardzo wydajny, używam go non-stop. Ciągle jest mnóstwo zostało. I moim ulubionym różem musiał być ten Natural Collection i to jest Peach Melba. Balm. I on do brzoskwiniowych różów na pewno się nie zalicza. To jest taki, widać bardzo dobrze właśnie tutaj ten kolor w kamerze. To jest taki zgaszony róż, taki jakby może cieplejszy, zgaszony róż, coś takiego, ale on bardzo ładnie wygląda właśnie zapalenie, no? Więc ten najczęściej. I do tego produkty do ust, najczęściej używane produkty do ust, pytanie numer 9. To musiało to być, mam kilka, więc jeśli czegoś używałam dużo, to na pewno było właśnie rzeczy do ust. Z lip butter z Revlonów, z tych masełek używałam, mój ulubiony był Strawberry Shortcake, 0,80 numer. Będę pokazywała wam na ręku. Taki delikatny róż, on bardzo ładnie wygląda, nie jest zbyt taki chłodny, taki ciepły, naturalny. Nie jest za jasny też. Do tego moja pomadka ulubiona z Laura Mercier, to jest odcień Rose. I to jest taki bardzo ciepły, taki ciemniejszy róż. Możecie zobaczyć, jak one inaczej wyglądają, porównując. Ten jest chłodniejszy z Revlonu, a ten jest cieplejszy z Laura Mercier. Jest taki bardzo ciepły róż, to jest naprawdę rzadko spotkać takie odcienie. On bardzo ładnie wygląda też na paniach młodych, jest taki bardzo nieuniwersalnym kolorem. I absolutnie ulubiona pomadka z Catrice, z serii Ultimate Color. To jest ta numer 130, Frozen Rose. I to jest taki chłodny Barbie Pink, taki, on jest bardzo fajnie kryjący. Jest bardzo, bardzo taki chłodny i bardzo fajnie kryje usta. Więc typowe róże po prostu. One nawet się kontynuują z opalenizną moim zdaniem. I błyszczek jeszcze. Pokażę wam błyszczek, ukochany błyszczek z Revlonu. Chyba ulubiony błyszczek trzech czasów moim zdaniem. To jest Revlon, to jest ta seria Color Burst 002 Crystal Lilac. Więc one wszystkie się tak fajnie komponują. Teraz go właśnie mam na sobie, na ustach. I konturówka, o której też wspominałam wcześniej, z L'Oreal 668 Rose Vintage. Taki chłodny róż. One wszystkie razem fajnie się komponowały.
Najczęściej używany tusz do rzęs to będzie na pewno Maybelline Lash Discovery Mini Brush Mascara. Nie wiem, czy on jest w ogóle dostępny w Polsce i chyba jest dostępny jedynie w Stanach Zjednoczonych. Ja go kupiłam na eBay i teraz szukałam ostatnio i ciężko go dostać. To jest ta maskara z taką bardzo malutką szczoteczką. I widzicie, może powiedzieć, maciubka, ale ona tak świetnie dociera wszędzie. Ja maluję nią tylko moje dolne rzęsy. Czasami przecież te górne, ale ona jest świetna właśnie do podkreślenia dolnych rzęs. I nie trzeba wydawać 10 funtów i kupować tą małą maskarę z kliniku, ta jest o wiele tańsza. To chyba za to zapłaciłam chyba 3 funty. Tak. Tak, ulubiony letni zapach, więc pierwszą połowę lata na pewno to był zapach Dolce & Gabbana z Rose the One. On jest taki delikatny, letni, ale nie taki słodki, nie za bardzo taki cytrusowy, tylko bardzo subtelny, bardzo kobiecy. Uwielbiam go też za butelkę, jest taka bardzo dziewczęca, a bardzo prosta i klasyczna zarazem. I to jest ten Rose the One, to jest ten zapach, który reklamowała Scarlett Johansson. Uwielbiam go, absolutnie, więc właśnie za to, że jest taki właśnie, och, ma coś w sobie, no, uwielbiam go. W drugiej połowie lata używałam zapachu Laura Mercier, ten Vanilla Gourmand. To jest tej zeli Laury, tej jadalnej, tej, która jest inspirowana francuską cukiernią, więc tam mamy różne, mamy i pistacje, i creme brulee, i fresh fig, czyli figowe zapachy i wszystkie takie, jak są te macarons, te wszystkie ciastka francuskie. One właśnie są bardzo słodkie, bardzo często takie aż za bardzo. Zależy, niektórzy nie cierpią tych zapachów, ja bardzo je lubię. Ale ta wanilia jest ten zapach jest jedyną rzeczą, która została z całej serii waniliowej. Wszystko resztę przestali produkować i właśnie tylko został ten zapach. On jest bardzo taki kremowy, bardzo jest popularny też, co go zasłyszałam. Bardzo kremowy, taki subtelny, kobiecy, nie za słodki, bo nie lubię takich mega słodkich, jakichś kokosowych, waniliowych rzeczy. Całkowicie inny niż te typowe zapachy waniliowe, jak możecie kupić w Yves Rocher. On właśnie ma coś w sobie, jest taki bardzo kobiecy i długo się trzyma, mimo że to jest woda toaletowa, to bardzo długo się trzyma, więc to jest na pewno ten. Najczęściej używany cień do powiek. Mam chyba jakąś obsesję z Laura Mercier, ale najczęściej używanym był ten różowy z tej serii wypiekanych produktów. Ja mam tu paletę, która była, to jest paleta z Świąt Bożego Narodzenia z tamtego roku, ale można ten cień kupić osobno. On kosztuje chyba 18,50 i ten odcień się nazywa Pink Petal. Jest prześliczny, można go używać na mokro i na sucho. Jest absolutnie prześliczny i ja używam go też na moich pannach młodych i one wszystkie uwielbiają i może pasuje do i brązowych odcieni, i do szarych, i do jakichś czerni. Jakikolwiek makijaż, żeby go ożywić, dodać tylko troszeczkę, tylko tutaj na środek powieki. Ja go mam dzisiaj też na sobie, właśnie na oku. Jest prześliczny i ma takie właśnie delikatne drobinki. Bardzo dobrze wygląda, więc bardzo go polecam. Jeśli chcecie jakąś jedną rzecz, którą ożywić wasz makijaż, to właśnie polecam wam ten cień. I moim zdaniem można go też używać w ciągu dnia, zwłaszcza jeśli używamy na sucho. Więc to by było tyle. To są wszystkie moje rzeczy, które często używam w okresie letnim. Mam też filmik, który nagrałam czas mojego pobytu wakacje w Niemczech, więc jeśli jesteście ochotę jeszcze obejrzeć go, mimo że on jest zrobiony miesiąc temu, nagrywany był w ciągu lata, właśnie jak było bardzo, bardzo gorąco, było 40 stopni, dajcie mi znać, czy chcecie jeszcze ten filmik i ja go zedytuję, ponieważ też wyszedł dosyć długi. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał i dajcie mi znać, czy jeśli macie jeszcze jakieś inne propozycje na filmiki, ponieważ mam taki plan nagrywać częściej i jest to dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ pracuję 5 razy w tygodniu i poza tym mam jeszcze różne projekty poza domem i po prostu bardzo ciężko mi znaleźć czas, żeby nagrywać w ciągu dnia, kiedy jest dobre światło, bo po prostu nie cierpię nagrywać, kiedy jest lampa i jest po prostu takie okropne żółte i po prostu nagrałam kilka filmików i po prostu nie mogłam zdobyć się na to, żeby je wam żeby zaplodować je na kanał, ponieważ uważam, że są bardzo nieciekawe, nieestetyczne. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam was i teraz ja wam zadbam bardzo.